Szanowni Olsztyniacy, nazywam się Marek Rzejmo, urodziłem się 59 lat temu w Olsztynie. Z wykształcenia jestem ekonomistą handlu międzynarodowego, uzyskałem także stopień doktora w zakresie stosunków międzynarodowych. Obecnie pracuję jako adiunkt w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Dotychczas nie należałem do żadnej partii politycznej, dopiero kilka miesięcy temu wraz z przyjaciółmi Bogdanem Lisem, działaczem Solidarności, byłem zastępcą Lecha Wałęsy oraz profesorami Marianem Filarem i profesorem Janem Widackim, wybitnymi naukowcami, parlamentarzystami i działaczami społecznymi, założyliśmy stowarzyszenie na rzecz poszkodowanych przez instytucje państwa, któremu mam zaszczyt przewodniczyć. Podobnie jak były prezydent Olsztyna Jerzy Małkowski, wielokrotnie doświadczyłem, jak bezduszne i niesprawiedliwe mogą być decyzje urzędników państwowych. Jestem przekonany, że mogę godnie i skutecznie reprezentować interesy olsztyniaków we władzach miasta. Państwo to my, Polacy, a urzędnicy opłacani z naszych podatków powinni nam służyć, a nie sprawować nad nami władzę. Należy wprowadzić zasadę, że interes mieszkańców Olsztyna jest wartością nadrzędną, a urzędnicy miejscy są po to, by pomagać obywatelom w realizacji ich planów życiowych. Wszystkie negatywne decyzje urzędników powinny być poddawane szczególnym kontrolom, a ci, którzy bezzasadnie interpretują prawo na niekorzyść obywateli, usuwani ze swoich stanowisk. Jestem także zdania, że władze samorządowe powinny być całkowicie odpolitycznione. Rozwój Olsztyna powinien opierać się przede wszystkim na dynamicznym rozwoju bazy rekreacyjno-turystycznej i naukowej, tak, żeby do Olsztyna ludzie przyjeżdżali na dłużej, a nie traktowali naszego miasta jako etapu tranzytowego. Na bazie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i pozostałych olsztyńskich uczelni powinniśmy stworzyć międzynarodowe centrum kształcenia uniwersyteckiego z 4 językami wykładowymi. Nad brzegami olsztyńskich jezior powinny powstać międzynarodowe kampusy naukowe wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną służącą wszystkim mieszkańcom Olsztyna. W tym celu należy również odtworzyć w jej pierwotnym kształcie plażę miejską, która powinna stać się ośrodkiem szkolenia żeglarzy, kajakarzy, motorowodniaków, płetwonurków, ratownictwa wodnego oraz miejscem zawodów sportowych, regat na wodzie i na lodzie. Podobnie tereny po stadionie leśnym powinny przeistoczyć się w miejsce rekreacji, wypoczynku i imprez masowych. Ważne dla Olsztyna jest przywrócenie dużych imprez sportowych i wydarzeń kulturalnych. Mam tu na myśli Tour de Pologne, Memoriał Huberta Wagnera i inne zaniechane niestety przedsięwzięcia. Sugeruję również wyznaczenie miejsca pod cmentarz dla zwierząt domowych. Będę także intensywnie działał na rzecz rozwoju komunalnego budownictwa mieszkaniowego z udziałem olsztyniaków, którzy własną pracą zechcą przyspieszyć uzyskanie własnego mieszkania. Jeżeli podzielacie Państwo moje poglądy, głosujcie na mnie, lista numer 11, okręg numer 1, miejsce numer 1. Marek Rzejmo, olsztynianin z krwi i kości. Człowiek sukcesu, choć droga życiowa dzisiejszego adiunkta Wydziału Politologii Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej nie była prosta. Iście amerykańska ścieżka kariery. Od stażysty, majstra na budowach, poprzez dyrektora wielkich niemieckich i szwajcarskich firm budowlanych, po ważne funkcje w handlu międzynarodowym, w czym pomogła biegła znajomość języków obcych. Miłość do Warmii i rodzinnego Olsztyna miała zaowocować budową 4-gwiazdkowego hotelu nad jeziorem Żbik w Olsztynie. Niestety, bezprawne wypowiedzenie umowy kredytowej przez Amerbank i PKO BP pozbawiły Marka Rzejmo dzieła życia. Dochodzenie swoich racji w sądach z najwyższym włącznie zabrały inwestorowi kilka lat, nie wspominając o majątku i zdrowiu. Własna krzywda i przykre doświadczenia nie odebrały mu energii i pasji społecznika. Został założycielem i przewodniczy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Pokrzywdzonych przez Instytucje Państwa, by pomagać innym pokrzywdzonym, podobnie jak on sam, przez bezdusznych urzędników. Z racji wcześniejszych zawodów, pasją Marka Rzejmy są podróże, odwiedził wiele krajów Europy, Afryki i Ameryki Północnej. Jako żeglarz opłynął Afrykę, wyspy na Oceanie Atlantyckim i Morzu Śródziemnym.
W trakcie podróży zagranicznych i pracy poza krajem nawiązał wiele przyjaźni. Poznał wspaniałych ludzi, z których wielu ma trwałe związki z Polską oraz Warmią. W Chicago często gościł u Zbigniewa Kupcewicza. To znakomity piłkarz nożny, podobnie jak jego brat Janusz ze Złotej Drużyny Górskiego, z którym z kolei często spotyka się w rodzinnym domu. Bo w rodzinnym domu czuje się najlepiej. Na spacerach wokół stawu z ukochaną wnuczką Olą, która tego twardego i silnego mężczyznę zupełnie rozbraja. Ale tędy chcesz iść? Nie, tam był co? Dobrze. No i teraz rzucamy. Udało się, hurra! Marek Żejmo w biznesie i życiu prywatnym osiągnął wiele. Znalazł też miejsce na działalność społeczną. Wymaga ona podróży po całym kraju, jak choćby ten roboczy wyjazd, gdzie w gmachu Sejmu spotkał się z kolegami ze stowarzyszenia, któremu przewodniczy, Bogdanem Lisem, profesorem Marianem Filarem i Janem Widackim. Wspólnie zastanawiają się, jak pomóc ludziom, wobec których prawo rażąco rozminęło się ze sprawiedliwością. Jej pomniki nie będzie jej postaci, tylko jej nuta. Aha, ale zużyła sobie na ulicy. Mam nadzieję, że odwiedzisz tą ulicę swojej krewnej i przy okazji mnie, skromną osobę. To bardzo będzie miło, a poza tym uważam, że to jest w ogóle świetny pomysł, że Marek kandyduje do Rady Miejskiej i mam nadzieję, że wybory wygra, na czym mi osobiście bardzo zależy, z uwagi na moje rodzinne związki z tym miastem. Mieszkańcy Olsztyna mają cholerne szczęście, że ktoś taki jak Marek Żejmo zdecydował się kandydować do Rady Miasta. No i ja mam nadzieję, właśnie graniczącą z pewnością, że jak kolejny raz przyjadę do Olsztyna, to będzie już Olsztyn kierowany przez nową ekipę. Nie ukrywam, że z pewnych względów byłoby to dla mnie nie tylko zaszczytem, ale także możliwością zrealizowania swoich planów co do poprawy życia mieszkańców Olsztyna. No właśnie, no, bo ty już nic nie musisz zdobywać, praktycznie wszystko masz. Wygrałeś z bardzo trudnymi przeciwnościami losu i tak naprawdę dzisiaj to, co robisz, to nie dla siebie, tylko dla zupełnie innych ludzi, dla tych, którzy mieszkają między innymi w tym samym mieście, co ty. A że Marek jest człowiekiem z inicjatywą i potrafi takie rzeczy zrobić, to już nieraz udowodnił, więc Marku, tak trzymaj. Dziękuję bardzo. Powodzenia. Dzięki bardzo. Szanowany fachowiec, gorący oraz bezkompromisowy społecznik kandyduje na radnego miasta Olsztyna. Uważa, że rodzinnemu miastu zawdzięcza wiele i przyszła pora, by swoją mądrością i doświadczeniem spłacić ten honorowy dług. Bo ludzie tacy jak Marek Żejmo postrzegają Olsztyn sercem, a wspierają rozumem.